W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kochani w Chrystusie, bracia i siostry. Niepodległość nie jest jakimś naszym przywilejem, lecz świętym obowiązkiem. Winniśmy ze trzech miar dbać o niepodległość, pielęgnować ją, bronić jej, walczyć, zabiegać o nią. Dlaczego? Gdyż tylko w ten sposób jesteśmy w stanie odpowiedzieć na nasze powołanie Boże i spełnić misję dziejową, jaką Pan zwierzył nam przed wiekami. Podobnie jak Pan każdego człowieka powołuje do pójścia jego tylko właściwą drogą, tak i też każdy naród powołuje. A nas, Polaków, obdarzył szczególnym powołaniem. I podobnie jak człowiek, który został stworzony przez Boga jako mężczyzna, czyli powołany do tego, by drogą męską i po męsku w życiu postępować, a przebiera się w jakieś damskie ciuszki i udaje kobietę, grzeszy przeciwko Panu, bo odrzuca Boże powołanie i w ten sposób obraża. Podobnie i my byśmy odradzili Pana Boga, gdybyśmy odrzucili naszą odwieczną misję, a poszli jakąś inną drogę. Pod wpływem jakichś nacisków z zewnątrz, bezczelnej mody, poprawności politycznej, nie ulegli jakimś obcym wzorcom, odrzucając to, co własne. Tego nie wolno nam zrobić. Naród to jest sztafeta pokoju. I my mamy kontynuować to dzieło, które podjęli prawnicy. I każde pokolenie coś z siebie wnosi, coś dodaje, ale postępujemy naszą odwieczną drogą. A jaka jest ta nasza polska misja dziejowa? Doskonale obrazuje to i oddaje hasło tegorocznego Marszu Niepodległości. Polska bastionem Europy. Jesteśmy rzeczywiście bastionem, bo z jednej strony Pan Bóg nas tak kształtował, że pod względem duchowym jesteśmy sercem Europy. A jednak postawili nam wieżę, mamy za zadanie jej bronić. W ciągu wieków byliśmy rycerstwem przedmurza, przedmurza chrześcijaństwa, antymuralem chrystianitarizmu. Taka jest nasza misja dosłownie. I najbardziej sobą byliśmy wtedy, kiedy tej Europy chrześcijańskiej broniliśmy. Tak jak pod Wiedniem w roku pańskim 1683 obroniliśmy chrześcijańską Europę przed inwazją islamską. I byliśmy prawdziwie tej Europy bastionem. Tak podobnie i później. W roku pańskim 1920, kiedy to odparliśmy hordy bolszewickie i ocaliliśmy znowu chrześcijańską Europę przed zalewem bezbożnego komunizmu. A i wówczas, kiedy nasi lotnicy ocalili Anglię, o czym się teraz mówi coraz głośniej, i wtedy też byliśmy najbardziej sobą, bo powstrzymaliśmy ten cios, który miał dobić chrześcijańską Europę ze strony owego hitlerowskiego, nazistowskiego, bezbożnego lewactwa. Wtedy byliśmy sobą. I sobą pozostali na zawsze. Mamy przecież w sobie geny wielkiego, dumnego narodu. Husarskie geny. I mamy wykrewny szansę.
szalże. Szalże zawsze zwycięstwo. Dlaczego nasi lotnicy w bitwie o Anglię byli tacy skuteczni? Odpowiedź jest prosta. Sprawiły to nasze polskie, szarmackie, husarskie geny. Jeden z dowódców brytyjskich nie mógł się nadziwić. To niemożliwe, że Polacy tyle samolotów sprawdzają, a naszym to się nie uda, że taka dysproporcja. I sam poleciał, żeby sprawdzić, na czym polega ten cud. Ta niebywała skuteczność Polaków. I przekonał się. Otóż Anglicy podlatywali nie bliżej niż na odległość 400 metrów do nieprzyjacielskich samolotów. A Polacy podlatywali na odległość 100 metrów i dopiero wtedy atakowali. To była szansa, to było coś, co my mamy w genach. Jakaś szczypta, ale dobrego, świętego, Bożego szaleństwa. I jak patrzę, kochani, na was, na wasze wszechpolskie, arcypolskie twarze. Jak widzę was z flagami, z emblematami, to tak kojarzy mi się właśnie to z szansą. Marsz Niepodległości coroczny to też jest rodzaj jakiejś takiej naszej polskiej szarży. Jak husarskie geny się odzywają. Wielkiej katolickiej Polski. I to będzie szansa tak wspaniała.
cały świat, tak jak wówczas pod Wiedniem, zastygnie. Oni miały w zachwycie. A więc naprzód. Podejmijmy to wielkie dzieło, a Pan nam to błogosławi. W imię Ojca i Syna i Ducha.